Tak, cześć, tak, jestem Paweł, tak. Gram z Meliką, razem też się nazywamy Melika. Ja lubię długo spać. Ale to ja jestem Melika. Ona z Meliką. A ty ona jesteś też lubi długo spać. Ka. Aha, ty jesteś Meli, ja jestem. Dobrze. Co lubimy? Lubię... Pizzę. Jaką muzykę gramy? Najprościej sklasyfikować ją jako muzykę elektroniczną, ponieważ powstaje prócz głosu, zazwyczaj w układach scalonych. Nie jest to muzyka wesoła, czasami jest żywa, czasami nie, ale myślę, że tutaj jest smutna, prawda? Ja zajmuję się tutaj częścią muzyczną, czyli wszystkie klawiszki i tak dalej, a Martyna? Tak, a ja piszę teksty głównie. Większość no zadań. I śpiewam je potem. Tak. No. Śpiewam je potem. Większość zadań do wykonania ma Paweł jednak. Tak, napracowałem się mocno. Bardzo. I czekam na kokosy teraz. Będąc w środku czegoś, ciężko się odnieść do tego. Na pewno naszym celem jest to, żeby być troszeczkę innymi. A czy tacy jesteśmy? No nie wiem, sam nie wiem. Ludzie powiedzą. No ja myślę, że też Paweł bardzo poważnie podchodzi do robienia muzyki innej niż wszystkie i trochę mi się to udaje nawet. Tak, no nie lubię kopiowania, zresztą nie umiem kopiować. Jakbym ktoś kazał zrobić numer dubstepowy, to bym poległ. Także dzięki temu mi się udaje może robić coś, co nie jest łatwe specyfikowanie. No, staramy się nie powielać, chociaż nie wiem, czy da się tak w tych czasach. Chyba się nie da. Wszystko było. Tak. Wszystko było powiedziane, więc myślę, że no nie da się chyba tak bardzo jakby wyróżnić na tle innych zespołów. Zawsze to będzie to samo, tak? No, dajemy swoją energię, każdy ma zupełnie inną, więc jakby pewnie to jest tym wyróżnikiem. Jest podobno jakaś nagroda, to po pierwsze, więc poczulibyśmy się spełniani, wyróżniani i w ogóle. No poza tym miło jest zaprezentować się w gronie zacnych artystów w jakże zacnym miejscu, jakim jest stary klasztor. Mieliśmy to już okazję zrobić. Mieliśmy okazję grać w klasztorze. Więc wiemy, że jest naprawdę fajnie. No i co? No i fajnie, no. Zresztą zawsze lepiej wygrać niż przegrać, prawda? Czy dla każdego takiego projektu, jakby tego typu festiwale, wiadomo, są taką okazją, żeby pokazać się szerszej publiczności? No i to motywuje, ja to naprawdę motywuję, no bo jak się siedzi w domu i coś lubię, to wiadomo, że jest fajnie. Ale tak, nic to nie motywuje. Dziubiemy po to, żeby ktoś to słyszał, więc mamy okazję pokazać się tej wielu osobom w tym momencie. Pojutrze, czyli w niedzielę, czyli nie wiem kiedy ten wywiad się ukaże, ale dwa dni po tym, dzisiaj tutaj, gramy na targach muzycznych w Warszawie. Gazety, co jest grane? Tak. Co jest grane? Mhm. Tak, natomiast generalnie od stycznia planujemy po prostu trasę koncertową. Wydaliśmy płytę 24 listopada, którą można Wczoraj kupić. Jutro? Pojutrze. Tak. Więc ogólnie od stycznia trasa, festiwale w przyszłym roku i chcemy wydać, ponieważ ta płyta jakby jest pierwszą częścią opowieści naszej, chcemy wydać drugą za pół roku. Pewnie. Tak, możliwe. Mniej więcej. I kontynuować tą przygodę aż do grobowej deski.